Tajemnice historii. W 1917 roku w Portugalii trójka dzieci rzekomo ujrzała lśniącą postać Matki Bożej. Cała promieniała, była jaśniejsza niż słońce. Maria powierzyła im trzy tajemnice o przyszłości, dwie ujawniono kilkadziesiąt lat później. Jaka była trzecia? Mówi ona o tym, że anioł wyciąga prawą rękę nad ziemią i powtarza słowo pokuta. Tajemnice fatimskie ujawnione. Mówi się, że poprosił o dokumenty z Fatimy. Gorączkowo spekuluje się na temat trzeciej tajemnicy. Siostra Lucja w milczeniu czeka w klasztorze. Nie wolno jej wyjawić prawdy. Na ujawnienie trzeciej tajemnicy od dawna czekano i bardzo się jej obawiano. Jest to przerażająca wizja, czy jednak zapowiada nuklearny holokaust, a może koniec świata? Gdyby ludzie wiedzieli, że chodzi o ich życie, wolność i rodziny, prosiliby o wyjawienie całej tajemnicy. Wyszedłszy cało z próby zamachu, papież Jan Paweł II dziękuje Matce Boskiej Fatimskiej za uratowanie życia. Teraz jeszcze bardziej zdecydowanie postanawia osłabić komunizm w Rosji. Nie był naiwny, ale wiedział, że komunizm, zwłaszcza w wersji sowieckiej, z założenia błędnie odczytuje naturę człowieka. W 1984 roku papież bez rozgłosu umieszcza tymczasowo figurę Matki Boskiej Fatimskiej w swojej prywatnej kaplicy. Klęczy tam godzinami, modląc się o jej pomoc. Po roku modlitw błagalnych papieża na Kremlu następują poważne zmiany. Śmierć Konstantina Czernienko, ostatniego ze starej gwardii partyjnych przywódców, otwiera drogę sekretarzowi generalnemu w nowym wydaniu. Papież i Michał Gorbaczow po raz pierwszy spotkali się w bibliotece papieskiej. Papież od początku wiedział, że Gorbaczow jest komunistą, ale innego typu. Na Gorbaczowa wywierano naciski, żeby zakończył bunt Polaków. Nie chciał wysłać do Polski czołgów. Był to stary stalinowski sposób na bunty w Europie Wschodniej. Wiedział jednak, że jeśli sprawy posuną się za daleko, będzie do tego zmuszony. Dlatego papież znajdował się w centrum tej politycznej żonglerki. W 1988 roku, kiedy kryzys sięga apogeum, modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej zostają chyba wysłuchane. Moskwa prosi Kościół katolicki o pośrednictwo w zawarciu porozumienia z Solidarnością. Był to naprawdę bezkrwawy finał, jeśli się weźmie pod uwagę zbrojenia, karabiny, pociski i pieniądze, które obie strony wydały od początku zimnej wojny. Upadek komunizmu przebiega gładko. W 1989 roku w Czechosłowacji zwycięża aksamitna rewolucja. W 1991 zostaje rozwiązana sowiecka partia komunistyczna. W przyszłości historycy będą postrzegać Jana Pawła II jako najważniejszego przywódcę światowego drugiej połowy XX wieku. To, co zrobił jako papież dla poparcia Solidarności, zmieniło bieg historii. Dla wielu te zaskakujące wydarzenia są dowodem na to, że spełniają się przepowiednie przekazane trójce dzieci w Fatimie. Znowu się spekuluje, że Jan Paweł II ujawni trzecią tajemnicę. To ciekawe, że kilku papieży poznało trzecią tajemnicę fatimską i jej nie ujawniło. Było to bardzo mądre posunięcie, bo gdyby upubliczniono ją na przykład w latach 50., mogłoby to zaowocować militarną reakcją na komunizm i doprowadzić do eskalacji zimnej wojny. Dopiero 9 lat później Jan Paweł II będzie gotów ujawnić trzecią tajemnicę fatimską.
W kwietniu 2000 roku 93-letnia siostra Lucia poświadcza autentyczność swojego listu sprzed 56 lat. Siostra Lucia zapisała trzecią tajemnicę w 1944 roku. Przez te lata opinia publiczna była zaniepokojona i ciekawa jej treści. Ale Jan Paweł II czekał, zastanawiał się, aż w końcu zrozumiał. Rok 2000 otwierał trzecie tysiąclecie i był wielkim jubileuszem narodzin Kościoła. Nadszedł właściwy czas. 13 maja 2000 roku, w 83. rocznicę objawień Matki Bożej, niemal milion pielgrzymów gromadzi się w Fatimie na uroczystości beatyfikacji Hiacynty i Franciszka. Jest to pierwszy krok do uznania ich za świętych. Siostra Lucia siedzi na podium przy Ojcu Świętym i słucha słów trzeciej tajemnicy odczytywanych oniemiałym tłumom. Tajemnica ta ukazuje anioła, który w lewej dłoni trzyma miecz. Anioł wyciąga prawą rękę nad ziemią i powtarza słowo pokuta. W tej wizji biskup ubrany na biało, Lucia zakłada, że jest to papież, prowadzi procesję kapłanów przez na pół zniszczone miasto i dalej pod stromą górę. Klęka przed krzyżem, modląc się za zmarłych, porozrzucanych przy drodze. Nagle atakują go żołnierze. Strzelają do niego kulami i strzałami i biskup pada. Wszyscy zostają zabici. Trzecia tajemnica fatimska, nieujawniona przez 80 lat, to wizja rzezi. Teraz jest o niej głośno na całym świecie, w telewizji, w cyberprzestrzeni i w prasie.